Siemanko widzowie, dzisiaj gramy sobie znowu w Need for Speeda, Paybacka. A bra, muszę wyłączyć te wibracje, zapomniałem o tym. Naszym zadaniem... No i wszystko w życiu kręci się. Mac, cholera jasna. Mac, przysięgam, przemaluję ci wóz na wściekły róż. Właśnie spaliliście suchara. Muszę sobie wyłączyć te wibracje, a dzisiaj będziemy kontynuować zawody za... Nie zakazane piątki z Ninjago, tylko cmentarnej załogi. O. Jest. Dobra. Udało mi się wyłączyć wibracje. Że przenosimy się do kolejnego siły Macie de Muertos, noc umarłych, bodajże po hiszpańsku. Przechodzimy sobie tą ligę i będziemy mieć prawdopodobnie kolejny wrak od La Catriny. Jeśli się nie mylę, to powinien być Mustang. O, to jest żetonik, może w niego trafię. Ja, Tu albo był, albo będzie brak. Tu będzie. Dobra, no to mamy lokalizację. Przypadkowo odkryliśmy lokalizację. Braku. Gdzie się tam było to takie... pudełeczko. Ulepszyłem sobie troszkę naszego golfika. Delikatnie ma teraz 187 punkcików. To nam powinno wystarczyć na luzie, żeby pokonać La Catrinę. Luz. Ale powiem wam, było tyle... Radę znowu pokonać moich ludzi? Ostatnio nie miałem problemu. Super! Było tyle pierdzielenia się z wyłączaniem tych wibracji, że ja się w końcu. To będzie spacerek. No mówię. 2.20, tak, no dobra, no to trzeba pojechać perfekcyjnie, zgaduję. To nie powinno być problematyczne. W ogóle napiszcie mi, jak wam się ogląda te odcinki. Już nagrałem 4 chyba. Nagrałem je prawie, że pod rząd, jeszcze nie zmontowałem żadnego. Nie wiem w zasadzie, który to będzie. Chyba 5. Poprzednim znaleźliśmy Fairlady'ego. I to będzie nasz Dragster. A, spieprzyłem. Jadę dłuższą trasę, trudno. I tak nas nie wyprzedzą. O, bra. Driftuję dalej. Nie ma mowy, nie pozwolę się wyprzedzić żadnemu z was. Nie ma takiej opcji, daj do spokojnie. Już końcóweczka wyścigu. Raczej no way, żeby mnie prześcignęli. I 40 sekundowym prawie, że zapasy. Na met. Znów wygrywam La Catrina. Przede szybko przejdę tę serię. Tę grę. Skończę tę serię. What the fuck. Właśnie, muszę wam jeszcze coś pokazać, no. 320 tysięcy. Jeśli widzieliście końcóweczkę poprzedniego odcinka, to wiecie. Jeszcze te. 55 punkcików. Żetonów, nie punkcików. Je sobie ogarnąłem. Zapomniałem o tym totalnie. 4 odcinki i zapomniałem o tym. Je sobie ogarnąłem. Z dostaw. Mieliśmy tutaj dostawy premium z Deluxe Edition. Normalnie one tam
kosztują? 15 zł chyba? Nie wiem, ile to. No. 250. Dobra. No. Premium kosztują. Ha. Premium. Nie tak źle. To będzie gdzieś tak 5 zł. To nie ma lipy. A mówili, że zmiękłeś, Morgan. Ta zaciekłość to przyjemne zaskoczenie. Uda ci się ją podtrzymać? Zapytaj Navarro. Mało kto potrafi takiej zaleźć za skórę. Co jej zrobiłeś w skarbie? Wydaje jej się, że może ustawiać wyścigi. Jeden jej przestawiłem. Przestawimy jej nawet gonitwę Benito. Ale... najpierw musimy przejść te wszystkie ligi. I ogarnąć sobie autka, bo na razie nie mamy jakiegoś super dobrego do offroadu. I do wyścigu zresztą też. I do driftu. Trzeba driftster sobie ogarnąć. Hej! Morganowi się wydaje, że driftka wrócił do gry! Powiedz tej nowo nabytej pewności siebie. Adios! Możecie spróbować. A nie, mamy driftkara, co ja mówię? Z tego Deluxe Edition też sobie korzystam, póki będę miał własny hałas. Prawie. 800 metrów na tej trasie? No to chyba GG. Zaakceptowałem z automatu, ale przecież tu nie ma żadnych... No dobra, jest trochę miejsca. Tu. Dobra, będzie. Może się uda. Znaczy 800 metrów. Dobrze łącznie, bo jakby to... musiał być jeden drift. Mogłaby być lipa. Fajnie lata bokiem. Golf. Bardzo fajnie. Już połowa. Lew. Coś to za szybko leci. Chwicie, żeby nabijać drifty, musiałem się męczyć. Chyba, że właśnie hit mnie przygotował na takie te driftowanie. Ej. A? 18 metrów, no dobra, to już jedźmy normalnie. Ale tu cyk i ten. Fajne trasy, takie górskie. Dużo widoczków. Dobra, z paybacku jest bardzo przyjemny. Oj. Nie nazywaj. Dobra. Jakoś się udało. Teraz tylko to utrzymać. Ojej, luźno. Kilometr do mety. Za łatwe to jest, naprawdę. Too easy. Duża Katrina rzuci nam wyzwanie. Rządzę. Jeszcze nie rzeczy. To był chyba trzeci wyścig. Dobrze. Lecimy jak burza. O! Czyżby turbo mi brakowało? Tak, brakowało mi turbo. Zarąbiście. Teraz mamy jeszcze lepsze auto. Już nie potrzebuję, bo nie będę z niego korzystał później. Dobra, chwila. Teraz na kolejny. Teraz kolej na ciebie. Pokonaj nas w następnych zawodach. Wtedy pogadamy. Pokonam. Już przygotowywuj swojego Ferlidiego do wyścigu. Speed crossowymi. To są jakieś takie poboczne wyzwania, które... chyba też mam z DLC odblokowane. Właśnie. Billboard, fajnie. Sobie teraz poodkrywamy takie punkty, stacje, czy te garaże. Później będziemy mieli dużo punktów szybkiej podróży. I nie będzie trzeba tak jeździć jak poruba. Te gwiazdki, super.
ostry zakręt. No i wyścig. Cyk. Luźno, luźno. Teraz jak mam tak 300 tysięcy, to 6 tysięcy wygląda jak nic. Morgan. Teraz przegrasz. Ja, zobaczymy. Ale naprawdę to jest taki handicap. Nie macie ze mną takie ułatwienie te dostawy. I teraz w zasadzie już nie muszę starać te pieniądze. Ale i tak nie będę wydawał na głupoty. Części też mam już. W zasadzie jeden super samochód mogę sobie stworzyć. Jedyne co w zasadzie musimy robić, to jeździć, żeby poodblokowywać te dodatki kosmetyczne. Jakieś tam progi, spoilery. Tak jest, pierwszy. Oj, oj, oj. No i później będziemy się mogli bawić w tuning już. W tym miejscu akurat też będzie trasa do driftu. Auć. Dobra, i wyzwanie zrobione. Fajowo. Nie no, tak mi się podoba ta gra, tak mi się podoba. Naprawdę. Oj. Nigdy nie uważałem, że gry komputerowe są jakoś jakieś spoko, ale ta, jeśli chodzi o grę komputerową, to jest naprawdę w porządku. Mogę to wygrać, już jest niedaleko. Oj, te teksty, jak możesz to wygrać? Przecież mamy 300 metrów przewagi nad nimi. Stał kilometr. Ja bym się musiał tu wpieprzyć drzewa, żeby mnie wyprzedzili. Oho. No, prawie wykrakałem. Wiecie, jest tylko oszaleć. Jest tyler. A jak zaraz nas nie pierdzieli, to się dostanie. Cyk. La Katrina. Come on. Imi Katrina. Modofocus. Mam lepszą. Gimi żeton. Gimi. Cyk. Chwila. Nie dajesz się pokonać, co? Zasłużyłeś na taniec ze mną, Morgan? No zaraz dokończysz. Tepnijmy się tam. Zróbmy tak. Pokaż trochę wigoru. A dorzucę potężnego zdechlaka. Wrak samochodu? Gdzie jest? O. Najpierw nie pokonaj. Mówiłem. Kupimy sobie ten garaż, wiecie? Tak, żeby mieć. Cyk. O, i od razu mamy modyfikację. Jest ten wyścig. Aha, muszę tu jechać pod górkę. Dobra. To let's go. Trzeba pamiętać, żeby robić miniaturki w trakcie nagrywania, bo później jest problemik, powiem wam. Nie mam jak za bardzo robić miniaturek, bo nie ma czegoś takiego jak replay, no nie? Z cutscenek. A wydaje mi się, że właśnie na cutscenkach jest szansa na naprawdę dobre miniaturki.
prawie że zawsze. Dla Katriny, bo ona już pali gumę w swoim Fair Lady. Tak, to akurat też pamiętam. Część na pewno będę pamiętał, bo no, jak oglądałem, to jest, no nie przesadzam, 5 razy, to jak mogę nie pamiętać? Jakbym chciał, to nie da się czegoś takiego uczynić. Dobrze, cyk, zacznijmy. Luźno. Mam nadzieję, że to będzie drugi wyścig. No ale fajnie mogę zrobić na to. Gotowy pójść w tango ze śmiercią, Morgan? Pewnie. Nie będzie łatwo, obiecuję. Git, dawaj, dawaj. Nie lubię za łatwo. Bosko, gościu! Bailemos! Bailemos? Tańczymy? Tańczmy? Nie. No, chyba pogięło kogoś. O Boże, gościu, żyjesz? Gościu, było. Ty lepiej martw się o siebie. Jak moje spaliny, Katrina? Katarzyna. Patrz tylko, już cię wyprzedziłem. Ale tylko na chwilę. Tu mam zadanie, 2,5 minuty. Muszę się dostać na metę. Tam, gdzie się z nią bawił. O, co to było za przyciągnięcie? Jakieś ścianki. To czemu to jest tyle zakrętów? Pamiętaj, że familia w końcu przyjdzie też po ciebie. To miejskie szczury. Nic tu nie znajdą. Zostawią nas w końcu. Miasto nie zadowoli Navarro. Znam ją. Co ty? Że jak będzie już mieć miasto, no to czemu nie mieć wszystkiego? Na tym polega władza chyba, co nie? Powiedz, amigo, czemu wróciłeś? Dla zemsty. A, to stąd czuć ten ogień. Naprawdę zakładamy się o ten wrak? Tak, ale idź tak, jakby zależało od tego twoje życie. Bo tak jest, za każdym razem. Ja czym się uda. 3,5 km. Minuta 15. Muszę pojechać perfekcyjnie. Teoretycznie mam wystarczająco dobre auto. Wiesz, to tylko żarty. Moja rodzina ma zakład pogrzebowy. A każdy musi się czymś wyróżniać. Tego to akurat nie pamiętałem. Każdy musi się czymś wyróżnić. No to, żeś sobie wybrała. Sposób na wyróżnienie się. O, i teraz na autostradzie. Może uda się. Może. Dobra, uda się. Na luzie. Chyba, że się w coś pieprze. Oby nie. Dalej, Tyler. Wystarczy chwilę utrzymać pozycję. Wiem. Taki los. 20 sekund. Powinienem dać radę. Za wolno, La Catrino, jest po tobie. Cyk. Dobra robota, Morgan. Pięknie tańczyłeś. Widzę, że zapomniałem miniaturkę. Uj, jeny. Zapomniałem. Może jeszcze będzie cutscenka. Nie. Dansa makabra. Graveyard Shift. Fajnie, Nissan. Sylwia. O. No. Ciekawe. Raptor? Fajne, że sprzedałem Raptora. Myliłam się co do ciebie, amigo. Coś się naprawdę zmieniło. Tak. Coś się zmieniło. Mustang już czeka, Morgan. O. Trzymaj się. Jednak miałem rację. Mówi Ty.
Mam cynk o starym Mustangu. Doprawdy? Aha. Musiałem zatańczyć z samą kostuchą, żeby go zdobyć. Co? A, cmentarna załoga. Jak go znajdziesz, wracaj do garażu i zobaczymy, co można z niego wyciągnąć. Wiem, gdzie to jest. Chyba tu. Tyler. Dobrze się spisałeś na pustyni, młody. Zobacz, jak gładko idzie, kiedy mnie słuchasz. Dziękuję. Słuchaj, mam coś dla twojej ekipy. Powiedzmy, wcześniejszy prezent pod choinkę. Co to jest? Będzie tu. To jest okazja do ataku na familię. Spotkajmy się, wysyłam namiar. O! Ohoho, jakaś misja fabularna. Napad na autostradzie. Będziemy znowu jechać rowerem? Dobra, 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 ale spokojnie, spokojnie. Uhuhu. Nie podjarajmy się. Dobra. Co teraz? Teraz pojechałbym po tego Mustanga. Pojechałbym po tego Mustanga i jedną z części sobie odkryjemy na odcinku. Resztę sam. W okolicy jest pewnie jakaś przydatna część. Sprawdźmy. No. Dobrze mówiłem. Cześć Mustang. Cyk. Nie wiem, czy go wykorzystam. Ale może. Zawsze fajnie jest mieć Mustanga. To od Mustanga. Nieźle. Czy to miało być? Dobra, zobaczmy dalej. To powinno być proste. Tu się rozchodzi, czyli tu. Dobra. Zobaczmy sobie, czy... A, wiecie co? Pokażę wam, jak działają te losowania. Bieramy sobie tak. Co ja bym chciał? Chciałbym coś... Chciałbym blok. Lepszy blok ecu. Ecu. Lepsze ecu. Robimy tak. Wybieramy sobie ecu. Eku. No i... Losujemy. Najpierw nam się wylosuje marka. A później bonusik. O, idealnie z karbonu. Na przyspieszenie. Może być. Nitro nam zejdzie. Dobra. Teraz może jeszcze blok. Jakiś spoko blok. Prosiłbym, żeby mieć już to auto na 200 przynajmniej. Pod Amerykanę. No wszystko tak jak chcę. To jest niemożliwe. I mamy dwa bonusy. Teraz widzicie. Mamy premię do... Czekajcie. Mamy premię do... Nitro i skoku i... Przyspieszenia. I no nie, to auto będzie fruwać, to nie o tym chodziło. Dobra. No trudno. Będziemy fruwać. Stop. A i teraz możemy sobie właśnie jeszcze wymienić te stare części. Na żetony. Cyk. No i spoko. Overall 200, perfekto. Reszta jedna część. Aha, no to już mam. Dobra. To jedziemy sobie. Jesteśmy, no tak, upo playa. Szybko potem jedną część. Fajnie, fajnie, że mamy to auto z Deluxe Edition, bo te na start do wyścigu są tandetne dosyć. Wziąłem tego Bruika tylko dlatego, żeby nie być tak jak inni, bo naprawdę większość youtuberów, których oglądałem, którzy grali w tego Need for Speeda, brali sobie Honda S2000 i później jeździli, ale ona była... Źle mi się to oglądało. Dlatego wolałem być inni, wyróżnić się jakoś.
To jest gdzieś tu. Nie będzie jakaś lampa. Jest. Dobrze. No to w górę! Coś syp. Nie, nie. Dobra, jest. Oh yeah. Mamy. Dobra, dzięki za uwagę widzowie. Ja sobie teraz jeszcze zbiorę tego Mustanga. Do końca złożymy go i w kolejnym odcinku. Pójdziemy sobie na misję popularną. Między innymi. Dobra, do następnego.